Cześć! Po sukcesie testu klasy C, w którym Tytus opowiedział Wam o ekranach akustycznych, postanowiłem ponownie połączyć test auta z ciekawym tematem, ale tym razem przygotujcie się na uruchomienie prawej półkuli, bo zarówno temat tego filmu, jak i sam samochód nas do tego zobowiązują. A mówić będziemy o Mercedesie CLA Coupé, jednym z najbardziej stylowych samochodów na rynku. Ma oczywiście czworo drzwi, ale nazwa Coupé nie jest daleka od prawdy. Spójrzcie tylko na te proporcje. A skoro wyróżnikiem tego samochodu jest nowoczesny design, to postanowiłem oddać go na test dziewczynie, która na nowoczesnej sztuce zna się jak mało kto. Adriana jest historykiem sztuki, fantastycznym fotografem i prowadzi w Krakowie dwie galerie sztuki nowoczesnej. Osobiście dobiera artystów i dokonuje wyceny ich dzieł. Jako że moim największym osiągnięciem w tym temacie jest plakat Siódmaka w biurze i pożółkły bilet do Louvru sprzed 20 lat, uznałem, że będę idealnym kandydatem do zadawania Adrianie głupich pytań na temat jej pracy. No dobra, mam parę obrazów w domu i swoich ulubionych malarzy, ale znawcą nie jestem. Zresztą za chwilę to zobaczysz. Jest taki film, jest taka pieśń. Dzień dobry, ja w sąsiedniej alejce widziałem taki ładny dekor. Ile to będzie za metr? Na kilogramy. Witaj. Cześć. Zdarzają się aż tacy klienci? No, aż tak dobrze jest Gabi, to chyba nie. Jesteś pierwszy. Może zanim opowiesz nam o swojej branży, powiedz parę słów na temat swoich doświadczeń jako kierowcy. Prawo jazdy mam od ponad 5 lat. Moim pierwszym samochodem był Opel Corsa, 19-letni od dziadka. Obecnie jeżdżę Mini Cooperem. Jestem kierowcą spokojnym, ale dynamicznym. Lubię docisnąć, kiedy mam taką możliwość. Spokojnym, ale dynamicznym. To jest ciekawe połączenie. A czy twój zawód odcisnął jakiś ślad na modelach samochodów, które wybierasz? Tak, absolutnie tak. Przede wszystkim cenię jakość i design i dlatego bardzo chętnie zgodziłam się na te cele, które mi zaproponowałeś. I teraz jest godzina otwarcia tej galerii, natomiast nie widać tu tłumów. Gdzie jest właściwie wasz klient? Kim on jest? Do południa spodziewamy się osoby, które tutaj turystycznie chcą zobaczyć, jak wygląda sztuka w Krakowie. Mhm. Ale godziny wieczorne, czyli do 19, oczekujemy naszych klientów, którzy już skończą swoją pracę i będą mieli czas, aby zaznajomić się tym, co u nas w galerii nowego. Mhm. Kto jest naszym klientem? Są bardzo różni. Łączy ich jedna rzecz. Bardzo poszukują czegoś, co jest unikatowe, jedyne. To czy wasi klienci kupują najpierw luksusowe samochody, a potem dzieła sztuki, czy może zamiast samochodów kupują dzieła sztuki? Myślę, żeby z tego dobrze wybrzmieć, to i chcą mieć dzieło na ścianach, chcą mieć dzieło w życiu. Także myślę, że traktują to na równi. W zwykłej galerii handlowej jest znacznie więcej klientów, ale też znacznie łatwiej, nazwijmy to, towar, tak? Bo można bez problemu zamówić w drukarni 1000 plakatów Monalizy. A co wy robicie w waszej galerii sztuki, kiedy chcecie wystawić 10 nowych obrazów? Skąd te obrazy się biorą? Zajmujemy się sztuką aktualną, co oznacza, że nasze prace sprowadzamy wprost do artystów. Prawdopodobnie oni już rano dzisiaj wstali i tworzą dla nas kolejne prace. Bardzo jest różnie. Mamy niektórych artystów, którzy się do nas zgłaszają i wtedy, jeżeli prace są na tyle wyjątkowe, na tyle dobre, wprowadzamy do naszej galerii. Natomiast z drugiej strony także pozyskujemy artystów, szczególnie z Krakowa. Współpracujemy z nimi, jesteśmy z nimi blisko, wiemy, co się dzieje w pracowniach i te prace bezpośrednio trafiają do nas. Bawiłaś się rozmową z samochodem? Wiesz co, jest wiele możliwości, ale ja korzystałam głównie z jednej.
dotyczącą pogody. Hej, Mercedes! Tak, proszę. Jaka będzie pogoda jutro w Krakowie? Jutro będzie słonecznie w Krakowie z temperaturą wynoszącą między 11 a 23 stopnie. Te właściwe obrazy, które tutaj się najlepiej sprawdzą, tak? Tak. A co to jest ten właściwy obraz? Ten, który się najszybciej sprzeda, czy ten, który no właśnie okiem artysty będzie godnie reprezentował, powiedzmy, jakiś trend w sztuce, ale niekoniecznie szybciej znajdzie swojego klienta? Który obraz to jest ten właściwy? No, bardzo podchwytliwe pytanie. Na co zwracam uwagę przy doborze prac, to na pewno jest technika. Obraz musi być naprawdę dobrze wykonany i to jest podstawa. Dalej styl, który reprezentuje. A kto ustala cenę takiego obrazu? Cenę ustala tak naprawdę rynek i cenę też ustalamy my. Natomiast podobnie jak w samochodach, można pewne punkty odniesienia gdzieś szukać. Czyli na cenę będzie miało wpływ nazwisko na pewno. Czyli marka samochodu? Czyli marka samochodu, dokładnie. Będzie miał format, na pewno będzie miał też znaczenie, czyli również jak format, wielkość, gabaryt auta. Mm-hmm. Kolejna technika użyta w obrazie to samo poświęcony czas. Czyli jakość i wykończenie. Tak naprawdę każdy obraz jest bezcenny i należałoby od tego odejść. I te rzeczy są tak naprawdę bardzo możliwe do sprawdzenia i łatwe. Jeszcze należy tylko trochę wejść w temat. Na cenę ma wpływ faktycznie, tak jak mówiliśmy, czy nazwisko, które należy, tak jak markę, przez długi czas wyrobić. Należy budować je poprzez wystawy, pokazy, wydruki, różne publikacje, ale z kolei też artyści wystawiają swoje prace na aukcje i te ceny w ramach jakby rozwoju idą do góry i te ceny są tak naprawdę mierzalne. Mhm. Czy da się z tej sztuki przeżyć? Absolutnie tak. Nasze całe starania, nasze galerie oraz fundacji zdążają do tego, aby artyści mogli z tego żyć. Dlatego bardzo wcześnie przyjmujemy ich pracę, pokazujemy klientom, też mobilizujemy ich do pracy, współpracujemy z nimi kuratorsko, aby się rozwijali i dzięki temu w miarę, myślę, jeszcze całkiem młodego wieku mogą ze sztuki żyć. I takich u nas artystów mamy, jak najbardziej. A korzystałeś z nawigacji? Nie korzystałam. Wiesz, znam wszystkie tutaj uliczki w Krakowie, głównie poruszam się po centrum, także nie była mi konieczna. O, to ci zaraz pokażę fajny gadżet, a mianowicie rozszerzoną rzeczywistość. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Prowadź nas do ulicy Gertrudy 10. Wyznaczam trasę. O, teraz widzimy obraz rzeczywisty, odczytany sprzed samochodu, a na niego nakładane są dodatkowe wskazówki. Widzisz, jak to wygląda? O, tutaj na przykład Plac Świętego Ducha, to jest nakładany. O, i teraz ulica Szpitalna. Popatrz, są takie trzy strzałeczki, które podpowiadają nam, że mamy tu skręcić w prawo. Bo zwykle żyjemy z tego, że wykonujemy jakąś pracę. Ta praca zwykle zajmuje nam no, co najmniej 8 godzin w skali dnia. Czy właśnie w takim trybie pracują artyści? Czy to jest tak, że ktoś się budzi o godzinie, no nie wiem, wszystko jedno, czy 8, czy 12, zależy jak to jak pracuje, ale następnie przez bitych 8 godzin albo i 12 zamyka się w pracowni, maluje? Czy to jest tak, że on sobie siada po prostu 2 godziny, coś pomaluje, a potem chodzi przez cały dzień po Krakowie i szuka inspiracji? Myślę, że obalę ten mit. Artyści, który pracuje 2 godziny i cały miesiąc nic nie robi. Artyści pracują bardzo różnie. Niektórzy pracują kilka godzin dziennie, niektórzy prawie przez połowę doby. Niektórzy pracują w dzień, niektórzy pracują w nocy. Myślę, że artyści, z którymi jesteśmy związani, traktują to bardzo poważnie i spędzają swoich pracownych wiele czasu. Jeżeli nawet czas nie jest poświęcony na ściśle malowanie, to muszą sobie dać czas, aby przemyśleć to, co chcą namalować, poszukać inspiracji, poszukać czegoś w sobie. Gdybyś poprosiła któregoś ze znanych współczesnych autorów o namalowanie obrazu z CLA Coupé, to czy istnieje szansa, że ten obraz będzie droższy niż CLA Coupé? No, potencjalnie mam na myśli kilku artystów, że w przeciągu paru lat myślę, że moglibyśmy tą sumę osiągnąć. Naprawdę? Naprawdę. Pytałem paru znajomych o to, czy byli ostatnio w galerii sztuki. Powiedzieli, że nie, bo sztuka zrobiła się zbyt abstrakcyjna. Wiadomo, że kiedyś królował realizm, dlatego że nie można było wyciągnąć telefonu i zrobić zdjęcie i mieć to wszystko, prawda? Więc jedyny sposób na to, żeby uchwycić chwilę, to było namalowanie obrazu, na którym rzeczywiście widać to, co widać.
Dzisiaj każdy ma telefon z aparatem, więc to już jakby straciło swoją cenę i ta sztuka zaczęła za mocno dryfować w kierunku abstrakcji, czyli ja to ze swojego takiego punktu widzenia dziennikarza motoryzacyjnego i programisty źle rozumiem. No, myślę, że w takich tarapatach jest zapewne fotografia, która nigdy nie była silna, a teraz ma dużą konkurencję. Natomiast malarstwo ma się bardzo dobrze i abstrakcje zresztą bardzo dobrze się sprzedaje obecnie na polskim rynku. Stare miasto, nie wiem ile tu macie metrów, ale da się to utrzymać ze sprzedaży dzieł, czy wy tak naprawdę spełniacie tu bardziej jakąś misję niż robicie biznes? Zawsze i przede wszystkim była to misja, była to pasja, która zrodziła się z potrzeby pokazania i w Krakowie, i w świecie polskich artystów. I to zajmuje, i to daje nam siły, i to zajmuje jak najwięcej naszego czasu. Natomiast rynek sztuki w Polsce bardzo się otworzył, niezwykle się rozwija, co nam pomaga. I dzięki temu może być to zarówno i biznes, i pasja. Faktycznie to miejsce, te 100 metrów jest trudniejsze trochę do utrzymania i wymaga naprawdę bardzo dużo naszej pracy. Natomiast mamy drugie miejsce, które jest w centrum Krakowa i bardziej dostępne dla naszych klientów, do którego z chęcią się zabiorę. Jak Ci w ogóle podoba grafika na tych ekranach, bo wydaje mi się, że oni to w tych najnowszych modelach naprawdę fajnie namalowali. Szczerze mówiąc, nie mam dużego porównania, ale zrobiło od pierwszej chwili na mnie bardzo duże wrażenie. Myślę, że projektował to jakiś artysta. No. Na pewno programisty po godzinach do tego nie zatrudnili. Fajne miejsce pracy, bo w sumie wjeżdżając do siebie i wyjeżdżając pod siebie, za każdym razem jedziesz przez ścisłe centrum. Ciekawe. Ile kilometrów przejechałeś? Powiem Ci, że niewiele, bo mieszkam też niedaleko. Dystans pomiędzy dwoma galeriami też nie jest duży, więc nie pytaj mnie drugie pytanie, ile to pali. Dobra. No, artystycznej duszy nie miałem zamiaru pytać, ile to pali. Ale powiem Ci, że wracałam wczoraj wieczorem z późnego spotkania i odkryłam niezłą, fantastyczną rzecz. Chyba już wiem, czym mówisz. Podświetlenie. Dokładnie tak. To było niesamowite. Jedziesz wieczorem, zapalają się światła, od razu klimat się tworzy, wiesz, do jazdy. Niesamowite. Wybierasz kolory, podświetlenie wszędzie. No. Bardzo przyjemna atmosfera. Pewnie jeżdżąc po mieście nie miałeś za wiele szans, żeby docenić reflektory? Wiesz co, nie, ale doceniam sposób, w jaki budzą się do życia. Naprawdę niesamowite. Wiem, to jest niezły spektakl. Ja kiedyś, już wiele lat temu, jak takie bariery zaczęły się pokazywać, CLS-ie, do którego zresztą ten samochód troszkę jest podobny w najnowszej generacji. Nagrałem, jak to wygląda na parkingu i ten filmik miał mnóstwo obejrzeń. No, mam takie wrażenie, że ten samochód poza dotarciem do celu zaprojektowany jest tak, aby był wypełniony doznaniami. Jeżeli szukałeś samochodu do programu Galerii Sztuki, uważam, że jest genialny i idealny. Jeszcze chciałem zapytać, czy klienci czasem pytają o obrazy z samochodami. Powiem Ci, dlaczego pytam, bo ja bardzo dawno temu widziałem ten obraz, namalowała go moja znajoma, gdzie przez taką zalaną deszczem szybę widać auto jadące przed nami, widać, że świecą mu się światła. No, wygląda to po prostu bosko, bardzo realistycznie. Bo ona chciała to kiedykolwiek sprzedać, to ja bym bardzo chętnie taki obraz kupił. Czy klienci czasem pytają o tego typu tematykę motoryzacyjną? Tak, powiem Ci, że zdarzają się takie jakby celowane pytania, gdzie klienci chcą coś zamówić, chcą jakby w swojej pasji mieć coś, co jest ich pasją u siebie w formie obrazu. I ten motyw w ogóle z deszczem też jest bardzo popularny. A powiedz mi, skoro siedzisz w tym tak bardzo, czy ty sama korzystasz z tej wiedzy i na przykład kupujesz obrazy, które dzisiaj kosztują 1000 zł, a za rok mogą kosztować 10? Pytasz mnie, czy kolekcjonuję? Tak. Na pewno mam z tyłu głowy tą wiedzę. Ale też kupuję, bo wierzę w tych artystów i wszyscy oni są jeszcze bardzo młodzi, ale kupuję ich obraz, dlatego że w nich wierzę. Wiesz co, cały czas przed oczami mam coś, do czego nie mogę się przyzwyczaić, ale jest niezwykle użyteczne. Właśnie ten head-up display jest niesamowite, wiem, uprzedza o wszystkim, nie musisz ciągle patrzeć się na deskę rozdzielczą, bo masz tu i prędkość, i przeszkody, i ograniczenia prędkości. No, świetna sprawa. I jak Ci się w ogóle jeździło przez tych parę dni? Nie żałuję, że Ci teraz głowę zawracam? Nie, w żadnej mierze.
bardzo mi się podobało. Naprawdę sprawiliśmy ogromną przyjemność. Nie mam okazji jeździć takimi samochodami zbyt wielu. Nie sądziłam, że mamy aż technologię tak zaawansowaną i estetykę. I cały czas się rozwija. Szczególnie z tą estetyką, która jest taka nieoceniona tak samo w moim zawodzie, jak i w projektowaniu samochodów. Adriana, czym te dwie galerie właściwie różnią się między sobą? Nie można było ich połączyć w jedną? One są tak naprawdę ze sobą bardzo połączone, natomiast są to dwie różne lokalizacje. Mała przestrzeń jest jakby startupem dla tych młodych artystów, którzy jakby rozpoczynają swoją podróż, swoją karierę, dopiero ich wprowadzamy na rynek sztuki. Natomiast Galeria Dystans jest kolejnym poziomem, gdzie pokazujemy już tuż artystów uznanych. I tak już na koniec, Adriana, mam wrażenie, że muszę zadać to pytanie, bo widzowie mogą pomyśleć, no chodzi sobie dziewczynę między obrazami cały dzień, nic nie robi. Jak trudna jest twoja branża? Bardzo, bardzo trudna. Jest naprawdę wyjątkowa i wyjątkowa też trudna. Zupełnie inaczej jak w innych prowadzonych działalnościach. My działamy na dwie strony. Po pierwsze, musimy odnaleźć klienta, który pokocha sztukę tak jak my, który możemy go zarazić i rozwinąć jako kolekcjonera, a dać mu też tym samym przyjemność, ale musimy go tego nauczyć. Z drugiej jednak strony musimy pozyskać pracę do sprzedaży, czyli wejść w relacje z artystami, zbudować ją, musimy wprowadzić do naszej galerii, powiązać z nami. Jest to praca ogromnie trudna, ale jest wspaniała, nie ma lepszej. Jestem cały czas wśród ludzi, którzy są niezwykli, ciekawi, budujący i cały czas się rozwijam w tym temacie. W takim razie pozostaje mi powtórzyć twoje słowa, czyli że do dzisiejszego filmu nie dało się dobrać lepszego samochodu. Jak byś go opisała w trzech słowach? Myślę, że jest piękny, bo jest piękny. Jest zmysłowy, bo działał na moje zmysły podczas jazdy. Jest niezwykle przyjazny. W takim razie dziękuję za przetestowanie tego samochodu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Bardzo. I mam nadzieję, że Wam również się podobało i dowiedzieliście się czegoś o właśnie takiej niezwykłej, wyjątkowej branży. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnych. Cześć.